Okej, okay, halo, halo, witam serdecznie. Zagramy sobie dzisiaj po raz kolejny w Outriders, odcinek numer 16. No i w dzisiejszym odcinku po raz kolejny zagramy w tą najważniejszą fabułę. Mamy ruszyć w pościg za Skurlokiem. Macie właśnie tą misję po lewej stronie. No i nam właśnie zabrał tego całego doktorka z naszej ekipy, więc trzeba będzie go teraz uratować zapewne. Jeszcze tam były jakieś misje poboczne w tej całej lesistej, przyrodniczej krainie, ale bez tych całych ulepszeń, które nam on dawał, no to wolę jednak skupić się na tej głównej misji i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tutaj Skarlok produkuje antidotum. Mało kto wie, co dzieje się w środku. A skąd ty wiesz? Kiedyś mu pomagałem, dopóki nie uwięził kogoś mi bliskiego. Czyli okazuje się, no właśnie tego Zahadiego mamy uratować, jasna sprawa. Czy okazuje się, że ten Skurlok jest bardzo podejrzaną osobą? Na samym początku niby chciał nam pomagać, ale chyba jednak tak to nie zadziała. Ale to Kang i jego żołnierze zarządzają całą twierdzą. Nie ucieszą się na wasz widok. Powiedz lepiej, czego oni chcą od Zahadiego. Nic dobrego. Pośpieszcie się, zanim będzie za późno. Czyli mamy na jakiś ogromny fort wejść. Uratuj Zahadiego, zobaczmy. Cześć, co słychać? Szukam doktora Zahadiego. Proszę. To jest teren zamknięty! To jedyne ostrzeżenie! No to teraz będziemy musieli zawalczyć na kolesi. Czyli mamy zupełnie nową klasę przeciwników, się okazuje. Tym razem właśnie tych kolesi od Zahadiego, więc zobaczymy, czy będą się oni czymś wyróżniali, czy będą tak samo się prezentowali jak reszta, kurde. Ale kolesie całkiem mocni jednak. Może z jakichś skill tutaj sobie załatwimy. Nie, to bez sensu ze snajperki bić na takiej odległości. Czyli w zasadzie wyglądają oni bardzo podobnie jak ci najemnicy ze wcześniej. Bardzo podobnie się to prezentuje. Jeszcze właśnie na tej ulepszonej broni powinien to wszystko wykonywać. Zaraz, zaraz pod trójką. Przez chwilę zapomniałem, jak się steruje w tą całą grę, bo gram w różne tytuły i tak to czasami wygląda. Dobra, więc w zasadzie większość na hita morduje. Więc dajemy radę. Oj, Zahedi, doigrałeś się walki na tego. Jak ta nie Asgardczycy, tylko właśnie ci, powiedzmy, bogowie. Zapomniałem, kurde. Wczoraj grałem ostatnio w ten tytuł i zapomniałem w ogóle tych wszystkich nazw, najgorzej. Była specjalna nazwa właśnie na tych z supermocami. O kurde, ale jeszcze eksplodowałem. To wygląda beznadziejnie. Zaraz nie żyję. Dobra, w ostatniej chwili chyba zdążyłem się jakkolwiek uleczyć. Bo już byłem na otwartej miejscówce. Dobra, jakoś chyba powinniśmy dać radę jeszcze wykonać. Kurde! Ja nie mogę, ale ryzykowna akcja. O mój Boże. Dobra, jeszcze dajemy radę. Man! Tych co, jeszcze przetniemy wszystkich? To ich wiele nie bije. Coś czuję, że nie przeżyję tego wszystkiego, nie wiem. Ale ciężka walka. Zaraz chyba poza arenę w ogóle wyjdę, najgorzej. Kurde, jaki potężny. Dobra. Jakoś dajemy radę za pierwszym razem, come on. Co to w ogóle na mapie się znajduje? Jakichś strażników mamy całkiem mocnych z tego co widzę, ja nie mogę. O kurde, jak biją. Co to za wrogowie? Oni są jacyś super potężni. O kurde. On mnie załatwi zaraz. Trujące pociski, dobra. Kurde, nie mogłem skilla wykorzystać. Ale bez... Jaki on jest super mocny. Miałem szans z nim zwyciężyć chyba, nie wiem. Nie, nie żyję. Miałem szans nawet. On jest tak 100 razy mocniejszy niż... Nie ma szans, że ja tutaj wygram teraz.
To już jest w końcu, no i tyle. Oni taki bonus dostali. Jak sobie na to radzić? Czasami takich bossów się dostaje, że to jest niesamowite, żeby jakkolwiek to wygrać. Już naprawdę szans po prostu nie ma. Mam koleś, ile ty jeszcze zdrowia posiadasz? Jezu, on mnie zaraz zamorduje. One? No na jednego strzała jest dosłownie. Uff, daliśmy radę, ja nie mogę. Szukaj schodów prowadzących do chaty Skarloka. Tam znajdziesz swojego przyjaciela. Kurde, znowu wyskoczyli twórcy z takim balansem postaci, że koleś praktycznie w pół sekundy mnie mordował z karabinku przez pół mapy, więc ja w ogóle na full tanka jeszcze idę, więc najlepiej nie wiem jak to jest, jak to wygląda, jeżeli ktoś idzie na jakiś, nie wiem, full damage, to by w ogóle na jednego strzała zabijał, więc czasami się dostaje takich przeciwników potężnych, że to jest niesłychane. No w zasadzie jestem na maksa ulepszony. Nic w zasadzie więcej nie mogę już wykonać. Więc tutaj bronie na maksa ulepszone. Więc nie wiem, naprawdę ciężka sprawa, żeby jeszcze jakkolwiek to lepiej zrobić. Więc nie wiem, czy wy gracie w tą grę, czy też macie czasami takie problemy z niektórymi przeciwnikami, ale no czasami tak to wygląda, że te bossy, te największe, co powinni być najtrudniejsi, to w sumie nie są aż tacy trudni. Tylko najtrudniejsze są takie mini bossy, które są jakby super niezoptymalizowane, nie wiem. No i tak to wygląda. Dobra, w każdym razie jesteśmy na miejscu. Ludzie. Właśnie to nam wstrzyknął. Żeby jego antidotum działało, potrzebował szpiku. Wszyscy ludzie, którzy uciekli przed wojną, przybyli tu, by umrzeć. Byłem następny. Myśli pan, że to dla mnie łatwe? Ślepy los. Tak musi być. Ciebie to nie dotyczy. Nie bierzesz udziału w swojej loterii. Wygodne, nie? Stworzyłem antidotum, a wy żyjecie! Ile osób poświęciłeś w imię tej swojej małej utopii? Nie jestem potworem. Dźwigam to brzemię. Trzeba kogoś poświęcić, by inni żyli. Co? Ty chcesz decydować, kto ma umrzeć? Ja się nie chowam za koszem kamieni. Kiedy zabijam, patrzę prosto w oczy. Bierzemy ile tylko się da. Nie trzeba było go zabijać. To był człowiek nauki. Zostało nas już tak niewielu. Był tylko zwykłym mordercą. W takim razie kim ja jestem? Przecież dalej będziemy używać jego antidotum. Jeszcze nic nie widzieliście. O, August! O mój Boże. O mój Boże! Czy to... Mieszkaniec, Inok. Spotkałem go w dziczy. Był całkiem sam. Dałem mu schronienie. Ale Skarlok widział w nim jedynie obiekt do badań. To wszystko zmienia. Proszę. Już dość. Umie mówić. Stop, proszę. August, nie bój się. Oni nie są jak tamci. To przyjaciele. Przyjaciel. Tiago. Dobrze.
Możesz iść. Do domu. Mają skarbonka! Wołajcie Kanga! Weź doktora Zahediego do ciężarówki. W takim razie mamy bronić, rozumiem, ale kim jest ten August? Porusza się w sposób dla nas niezauważalny. Musimy się stąd wynosić. Znam tylne wyjście przez jaskinię, które zabierze nas w bezpieczne miejsce. Zabierz stąd Zahediego. Ja wyjdę frontowymi drzwiami i zajmę się ludźmi Kanga. A z tej strony nie da się niczego zrobić. Kurde, kim jest w ogóle ten August? Dokładnie tego jeszcze nie rozumiem. Przez chwilę myślałem, że ci, co biorą właśnie te... czy tą szczepionkę, no to wtedy może zamieniają się w takie oto potwory. Znaczy, no, nie wiem, czy potwory, ale takie po prostu zmutowanych ludzi, nie? Ale to chyba nie o to będzie w tym wszystkim chodziło. Dobra, jakiś snajper do mnie jeszcze celował. W ogóle nie widzę tych wszystkich wrogów, może warto by było wyjść. A, czy jestem po raz kolejny w tym samym miejscu? Tu mamy tego całego snajpera. Dobra, załatwiony. O kurde, i na blisko wchodzą. A nie wiem, czy było warto. Kurde, jacy oni są mocni, super. Moje przecięcie potrafią przeżyć. To się super rzadko zdarza. Tamten skill jest bardzo mocny. No więc proszę bardzo, postrzelamy sobie, kurde. Najemnicy są jednak całkiem mocni tego rodzaju. Dlatego sobie chyba przetnę, załatwiony, come on. Dobra, starczy. Jeszcze kolejni, dobra. Tak to ja sobie mogę postrzelać. Na bliskiej odległości jeszcze jeden się kryje. No i zawsze leczymy się z tych wszystkich broni, więc... O! Ktoś granaty próbuje nam dowalić. Tacy niekulturalni. Dobra, w każdym razie tym razem nie ma żadnych bossów, więc... Raczej powinno być dosyć prosto. O kurde, jeszcze jakieś... Granaty dymne, turujące, próbują nam dorzucić. Dobra, więc z tymi dosyć łatwa walka. Zostawić twoich ludzi, żeby tam zgnili, ale Skarlok chciał ich uratować. Kiepsko się to dla niego skończyło. Ja nie popełnię tego błędu. To trzeba. Nie mam tego cichuta, którego ukradliście. Obiecuję. A Kang zawsze dotrzymuje słowa. Dobrze. Zaraz, kto w ogóle do mnie teraz mówił? Tamtego zabiliśmy już jednego przeciwnika, ale jeszcze jest jakiś inny. Chyba ten generał cały, czy tam kto to był? Nie miałem czasu, szczerze mówiąc, żeby się jakoś skupić bardziej. Nic nie wiem jeszcze. Kurde, kolejne granaty. A mógłbym ich jakoś sflankować? Jeszcze z tej strony jest możliwość. Dobra, tego sobie zabijemy w typowy sposób. Jeszcze jakiś snajper był ewidentnie, ale nie wiem z której strony, wydaje mi się, że tędy. Nie, to jest jakiś inny, widziałem właśnie ten cały laser, ale jeszcze nie wiem gdzie dokładnie. Więc bez tych bossów raczej nie ma żadnej spiny. Wtedy da radę wszystko wygrać, tylko czasami są tacy pojedynczy przeciwnicy, że jest niesamowicie trudno. Dobra, kaman koleś. No nie umiem celować, come on. Muszę go jeszcze... Jak on w ogóle tam celuje? Czy on naprawdę celuje przez... Jaki camper w ogóle niesamowity? What the hell? On celuje przez taką dziurkę małą, naprawdę, to jest niesłychana sprawa. Czegoś takiego jeszcze nie widziałem. No nie, gdzie ja się znajduję? Kurde, ale podchodzą na blisko. Dobra, bo oni potrafią przywalić. Trzeba się mieć na baczności, dobra. Kolejni od granatów. Dobra, może ich załatwię? Mamy broń ulepszoną? Chyba powinniśmy dać radę już załatwić tych kolesi. Kurde, jak jeżdżą! Jak biją mocno! Pomocy! Dobra. Powoli wychodzi, ale kurde, jak sami widzicie, nie jest to prosta rozgrywka już tak daleko w grze.
trzeba być jednak ostrożnym. No i ten snajper najgorszy, patrzcie jak on tam kampi. Nie mam żadnych gratów, nic nie mam. Musisz się koleś pojawić, na mapie nic nie ma innego. Nie mogę w niego dostrzelić, jaki typ? Dobra, nareszcie się pojawił. Jeszcze jacyś pojedynczy? Nie ma szans. O, dobra, dostał w głowę, nice. Tam jeszcze kolejny jakiś snajper, czy kto to jest? Dobra, załatwiony. Więc powolna rozgrywka, ale powoli wychodzi. Mistrz karabinów wyborowych ranga 5. Wywalcz sobie drogę do twierdzy. O nie, mamy po raz kolejny bossa. O nie, jesteśmy załatwieni. Tylko nie to. Te minibossy są tak porąbane. Teraz co, ja sobie mogę na super daleko zawalczyć tyle. Czy to jest tego samego rodzaju przeciwnik? Na razie wychodzi powoli. Nawet go nie przeciąłem. Nie, to beznadziejnie wygląda. No pewnie mnie na strzała zabije. Nie, ten jednak nie jest aż taki potężny. Muszę jeszcze właśnie amunicję wziąć. I tylko on został? Co to jeszcze jest? Jakąś wieżyczkę, o nie! Nie wiedziałem, że coś takiego jest tutaj! O mój Boże, jakąś wieżyczką nawala koleś. Porąbane. Mam przekapane teraz, coś czuję, nie wiem. Co on kombinuje? Mam koleś? Nie, nie mogę w niego nawet strzelić teraz. Dobra, i uciekam z tego miejsca. Coś o mnie jeszcze koleś krzyczy. No ale wolę do niego nie podchodzić, on jest przerażający dosłownie. No tak na odległość może jakoś wykajtujemy. Ej, jest jak się w ogóle schować? Przejść z tego miejsca nie widzę niestety. I cały czas te wieżyczki nawala. O, to nie wygląda dobrze. Muszę jakoś mu uciec zaraz, ale nie wiem jak. Kurde, bez przerwy te wieżyczki koleś nawala. Zmywam się z tego miejsca, Jezu Chryste. Kto to w ogóle jest? Ale koleś jest tak low, że nie wiem już. Może zaraz go załatwimy. Come on, koleś. Ja nie mogę, ale bije. Uff, daliśmy radę nareszcie. Ja nie mogę, znowu mamy takiego mini bossa porąbanego, o co chodzi? Twój nowy znajomy doskonale zna tę okolicę. Chyba można mu zaufać. Uff, dobra. Ja nie mogę, gdybym robił jakiś ranking tych bossów, to wszystkie najtrudniejsze bossy to te mini bossy w zasadzie, te największe takie monstra to zawsze za pierwszym razem w zasadzie jakoś super prosto wychodzą, więc nie wiem, tak to się prezentuje dosyć dziwnie. Nie wiem, co wy o tym sądzicie, chyba że mój build akurat tak pasuje i nie wiem, jakoś to wychodzi w taki oto dziwny sposób, ale no nie wiem. No bo w każdym razie chyba mamy parę ulepszeń jakichś mocnych. Poza tym jakaś snajperka, która bije za 2000. Jak sobie radzić? Trafienie z broni przeciwnika regeneruje twoje zdrowie. Trochę mocniej biją, ale niedługo sobie ulepszę te broń, więc chyba się nie opłaca. Dobra, mogę stąd wyjść jakoś? Otwórz bramę. To chyba za pomocą czegoś, nie wiem? Może muszę jakoś na górę wejść? Nic ci nie pokazuje niestety. Zobaczmy z tej strony. Jest jakaś różnica? A, tędy trzeba to zrobić, jasna sprawa. Przytrzymaj, aby otworzyć, kurde. Poziom świata możemy na 8 to całkiem trzeba ciężko. Sprawdzić, czy ktoś jeszcze chce porwać Zachediego. Bardzo śmieszne. Już idę. To jeszcze ja porwę Zachediego, nie wiem. Gdzie on się teraz znajduje? Tam już wcześniej był jakoś. A teraz mamy po prostu chyba wyjść i w zasadzie tyle.
Więc może nie będzie już żadnych potyczek kolejnych nieprzyjemnych. Z tego co pamiętam, tam zaczynałem tą całą rozgrywkę, więc chyba powinien być bardzo blisko wygranej. Tak jest, to jest ten cały obóz. Więc gdzie się w ogóle znajduję? Czyli to wykonałem, to oraz to, ale są jeszcze jakieś misje chyba poboczne. Niektóre, więc zobaczymy. Porozmawiam z Jakubem, by ruszyć w dalszą drogę przez las. Okej. A co się w tym miejscu dzieje? Porozmawiaj. To jest za Hedy? Więc jest jakiś inny zupełnie. Zakładam, że masz powód, by tu być. Nasz obóz zaczyna panikować. Nikt nie będzie płakał po Skarloku, ale bez antidotum nie uda nam się przetrwać zbyt długo. W laboratorium jest zapas. Zabraliśmy niewiele. Wiem o tym zapasie. Pomagałam Skarlokowi w jego pracy. Nie starczy to na długo. Ale możemy zrobić coś, o co doktor nigdy nie zdecydowałby się prosić. Kontakt z mieszkającymi za granicą lasu opiera się na oszustwie i śmierci. Zdajesz sobie sprawę, że antidotum wymaga stałych dostaw ludzkich ciał. Ale jest coś, czego mają pod dostatkiem za granicami lasu, to... Trupy. Proponujesz wymianę. Ciała martwych żołnierzy. Pozyskamy ich płyn rdzeniowy i podzielimy się antidotum. Niektórzy nie wybaczą ci tego, w czym brałaś udział. Wiem. Ale jeśli podzielimy się lekiem, może odkupimy swoje winy. Jest tylko jeden problem. Sok z drzewa tuka. Najtrudniejszy składnik do zdobycia. Tylko Tiago potrafił sobie z tym radzić. Skoro teraz należy do twojej ekipy... No dobra, zgadzamy się. Może być ciekawie. No, patrzcie na tą całą sztuczną inteligencję w tej grze, o co w ogóle chodzi. Morduje sobie kolesia w jakiejś, nie wiem, ramię albo coś w łokieć. Zaraz łokieć mu wybuchnie i tyle. Ale nawala we mnie, patrzcie na to, jaki straszny. Dobra, zaraz będzie koniec walki z bossem. Tak się rozgrywa. Tak jest, proszę bardzo. Czyli misja zwyciężona. Koleś nie wiedział, co się dzieje. Jeszcze kolejni? Ja nie mogę, ilu ich jest w ogóle. To nie będzie łatwa walka w takim razie. Nie wiem, czy tych tak samo zbugujemy. A w ogóle amunicja mi się kończy. To jest taka trochę średnia sprawa. Jeszcze do mnie plują, kurde. Ale straszni. Jeszcze jakieś bomby. Jeszcze nam jeden został. Z tego co widzę, nie? Wydawało mi się, że było ich trochę więcej. Ale ewidentnie coś po nim upadło. Ej, come on! A, już myślałem, że broni nie wezmę. No, ale amunicja tam jeszcze była, ale nie dał rady. Dobra, w takim razie chyba misja zwyciężona. Mam taką nadzieję. A zaraz to wszystko zobaczymy. Tak jest, zbierz żywicę, proszę bardzo. Mam tu niebieską żywicę, ale Juno potrzebuje więcej. A, czyli trzeba jeszcze więcej, okej? Okay. Zbierałeś żywicę na antidotum Skarloka, wiedząc o pozostałych składnikach. Albo zbierałbym żywicę, albo zabijał dla Kanga. Wierzyłem, że to mniejsze zło. To jakim cudem skończyłeś w klatce? Przez Augusta. A, i chyba udało nam się już wygrać? Gdzieś sobie wyskakujemy niby. Pozyskaj sok z drzewa tuka. Nie, dalej coś mi ładuje. O, nie ma tak łatwo jednak. Kurde. Będzie jeszcze więcej o wiele walki. Czyli w tym miejscu koleś chyba do mnie nie dowali. Tak to widzę. Kurde, ale jestem w takim rogu, że... No, trochę średnio to wygląda. Jak ja mam to przeżyć teraz? O nie, te ataki pomocy, muszę się na bardziej otwarte tereny wydostać. Teraz mamy tych wszystkich małych, dobra, załatwimy sobie. Jakoś dajemy radę.
No, ten boss jest akurat bardzo prosty do załatwienia, więc to w zależności od bossa jest wszystko. Jakaś bestia się nazywa i tyle. Kurde, i tych przeciwników jest. Dobra, pobiegamy się sobie w kółko. Ej, co jest, kurde? Zablokowałem się przez chwilę. O, atak jakiś. Ten jeszcze latający. Dobra, i prujemy w tego bossa, ale headshot dostaje. O, koleś. Dobra. Jakimś czasem próbuję dowalić, ale nie trafił, całe szczęście. Kurde, broń mi się skończyła. Ja nie mogę, ale... Ale zaraz dam radę. Dobra, boss załatwiony, wspaniale. I teraz jakieś niedobitki nam zostały i tyle. Mam taką nadzieję, w sumie nie wiem. Ten jeszcze z kolca. The hell? Kurde, jakie potwory, no nie. To jest ciężka sprawa jednak. Te osy również mocno potrafią nawalać. Trzeba na to zwracać uwagę. Dobra, mamy trochę ammo. Dobra, postrzelajmy sobie. W sumie na ulepszonej broni powinien to robić. Mam jeszcze 6 strzałów. Więc poczekamy sobie chwilę i zaraz ich zamordujemy. To jest dwójka ostatnich chyba. Więc teraz broń do ulepszenia. I gdybym jeszcze cokolwiek trafiał, kurde. Dobra, jeden załatwiony, ale... Dobra, tego już chyba powinniśmy dać radę porobić. Kurde, jak on bije, no nie! Kurde, nie chcę na ostatniego zginąć. Uff, daliśmy radę, ja nie mogę. Ale ryzykowna sprawa. Dobra, pozbierajmy sobie wszystkie przedmioty, jeszcze tutaj coś było? Jago, skąd właściwie tyle wiesz na temat tego wszystkiego? Żywica drzewa tuka posiada potężne właściwości halucynogenne. Wierzę, że to portal do samej duszy tej planety. Jako jedyny mogłem ją spożyć i nie stracić rozumu. A kiedy ją przyjąłem, stworzenia z lasu pozwoliły mi przejść. Ty wymyślasz to wszystko na poczekanie, prawda? Musisz przekonać się na własnej skórze. Spasuję. Nie potrzebuję testować na sobie żadnych nowych specyfików. Anomalia odmieniła mnie wystarczająco. Jeszcze jakieś jaskinie przerażające? Dobra, misja zwyciężona, więc... oddajmy tej miłej pani i może coś z tego wyjdzie. Jakiś, nie wiem, fajny przedmiot, fajna broń, byłoby spoko. Więc gdzie ona się znajduje z tej strony? Wróć do Juno, ona tak się nazywała. Zebrałem tyle soku, ile tylko mogłem. Dziękuję. Wkrótce wszystko się zmieni. Bez ciebie by się nie udało. Może tą snajperkę wypróbuję? Nie wiem, zobaczymy co z tego wyjdzie. Widzę, że jest całkiem nieźle ulepszona. Więc nie wiem, tak sobie przetestujemy. Czyli misja zwyciężona, po prostu wspaniale i... Chyba tej snajperki nie mogę na razie ulepszyć w żaden sposób, więc nie wiem, tą sobie zagramy. I nie wiem, coś jeszcze wykonam. Porozmawiaj z Jakubem, by ruszyć przez... w dalszą drogę przez las. Dobra, więc to było w sumie na tyle, jeszcze się ulepszyłem pod kilkoma względami. Teraz na przykład mam taką oto przerażającą maskę, niczym z jakiegoś Death Stranding, więc nie wiem, ciekawa sprawa, tak to tutaj się prezentuje. Więc dobra, misja zwyciężona i w przyszłym odcinku porozmawiamy sobie z Jakubem i ruszymy w dalszą drogę przez las. Na mapie wygląda to tak, że no przejdziemy sobie na zupełnie nowe tereny, więc nie wiem, będzie całkiem ciekawa sprawa. No więc to było tyle na dzisiejszy materiał, ja się z wami żegnam, no i do jutra!